Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na pewniaki maturalne, poziom rozszerzony, część druga. Zapewne wszyscy nie mogą się doczekać, żeby zobaczyć, co będzie na pewniakach część druga. Otóż spotkamy się z zadaniem z funkcją kwadratową, zadaniem z szeregiem geometrycznym połączonym z trygonometrią. Będzie zadanie z granic, będzie zadanie z planimetrii, z geometrii analitycznej, z rachunku prawdopodobieństwa, będzie zadanie z brył z ostrosłupem i będzie zadanie z brył obrotowych z walcem, ale zadanie optymalizacyjne. Spieszmy się je rozwiązywać, bo matura coraz bliżej. Zapraszam! Zadanie numer 1. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie, i to równanie wygląda tak, x kwadrat dodać 2x dodać 1 czwarta pomnożona przez logarytm przy podstawie 2 z liczby m plus 1 i to wszystko równa się 0. I takie równanie ma mieć dwa różne rozwiązania, których suma odwrotności jest równa minus 8. I naszym zadaniem jest właśnie wyznaczyć te wartości parametru m, dla których będzie spełniony ten warunek, że to równanie ma dwa różne rozwiązania i że suma odwrotności tych rozwiązań to jest właśnie minus 8. No zaczynamy od tego. Po pierwsze, tu jest oczywiście równanie kwadratowe. Ono zawsze jest równaniem kwadratowym. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że współczynnik a tutaj wynosi 1, w domyśle 1. Czyli to oznacza, że nasze a nie jest zerem, czyli to równanie jest zawsze kwadratowe. Nigdy nie będzie liniowe. Ja tutaj zapisałam. To jest a współczynnik, ten współczynnik b i ten najgorszy w tym zadaniu to jest współczynnik c. Popatrz, w tym współczynniku c występuje logarytm, czyli pomieszana funkcja kwadratowa z logarytmem. Więc jeżeli zobaczysz logarytm i w logarytmie jest niewiadoma albo przy podstawie, albo przy liczbie logarytmowanej, zdecydowanie musisz zacząć od napisania założenia. Jakiego? Musimy napisać takie założenie, kiedy ten logarytm w ogóle istnieje. Żeby taki logarytm istniał, to liczba logarytmowana, bo w niej jest zawarty tutaj parametr nasz m, musi być dodatnia. Tylko wtedy logarytmy istnieją. Czyli muszę napisać m dodać 1 większe od 0, czyli liczbą dodatnią. Dobrze, co dalej? Dalej już przechodzimy konkretnie do tego warunku. Żeby były dwa różne rozwiązania równania, to ja mam na myśli, że jest sobie jakieś x1 i jest sobie jakieś x2 i one są od siebie różne, ale na pewno muszą być dwa. I to nam załatwia pięknie delta, prawda? Czyli następny warunek w tym zadaniu to jest taki, że delta będzie większa od zera. No dobrze, ale czy tylko tyle? Niestety nie. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze jest jeden warunek w tym zadaniu, że suma odwrotności właśnie tych miejsc zerowych, tych rozwiązań, wynosi minus 8. Suma odwrotności, to znaczy, wiesz, odwrotność to do góry nogami, czyli musimy napisać tak. Do góry nogami bierzemy pierwsze rozwiązanie, czyli 1 nad x1 i mamy pierwszą odwrotność. A że kazali suma, no to dodać. I teraz druga odwrotność, czyli drugie rozwiązanie do góry nogami, czyli 1 nad x2 i że to się równa minus 8. Mamy zapisać taki warunek, że to się równa właśnie minus 8. No i od czego zaczynamy? Musimy wszystkie te warunki rozpatrzyć, bo to są wszystkie założenia zadania i na końcu dopiero podać odpowiedź. No to wiadomo, że zaczynamy od tego, prawda? Czyli tu jest m większe od minus 1, czyli od razu piszemy m należy od minus 1 do plus nieskończoności. Można sobie podkreślić, bo tak skończyliśmy pierwsze założenie. Teraz potrzebujemy delty. I potrzebujemy zapisać warunek delta większa od zera. Ja osobiście lubię bardzo tą deltę liczyć sobie na boku, a tutaj tylko już zapisać, jaka mi ta delta wyszła w najprostszej postaci. Czyli delta to się równa b kwadrat, czyli u mnie 4, minus 4 razy 1 nie będę pisała i razy c, czyli mamy 1 czwarta logarytm przy podstawie 2 z m plus 1. No dobra, tu widzisz, ta czwóreczka z tą czwóreczką się skróci i zapiszemy tą deltę w najprostszej postaci. 4 odjąć logarytm przy podstawie 2 z m plus 1. No i ja bym tak zostawiła, prawda? Tak na pierwszy rzut oka myślimy sobie, a nic więcej nie zrobimy z tym, no bo tego odjąć w taki sposób, jak widzimy teraz, nie da się, prawda? No to co zrobić? No to podstawmy tą deltę już i będziemy mieć ten drugi warunek, czyli napiszemy 4 minus logarytm przy podstawie 2 z m plus 1 i to ma być większe od zera.
No to teraz mamy do czynienia z nierównością logarytmiczną. Czyli co zrobić? Na pewno czwórkę trzeba tu przerzucić, czyli będę miała minus logarytm przy podstawie 2 z n plus 1 i jest większe od minus 4. Pomnożę obustronnie przez minus 1 i uzyskam logarytm przy podstawie 2 z m plus 1 i to jest mniejsze od czwórki. I teraz tak, to jest nierówność teraz logarytmiczna. I żeby rozwiązywać nierówności logarytmiczne, często też tak samo równania, ale równania sobie jeszcze można poradzić definicją. Natomiast w nierównościach już jest konieczne, żeby tą liczbę 4 zamienić na logarytm przy takiej samej podstawie jak tutaj. Czyli co robimy? Na początek to oczywiście przepiszemy bezdyskusyjnie. Natomiast teraz ja muszę tak zrobić, żeby tutaj mi powstał logarytm przy podstawie 2, nie inaczej. No to skoro tak, to popatrzmy. Zastanówmy się, z jakiej liczby logarytm przy podstawie 2, z jakiej liczby da nam 4. Bardzo łatwo to zrobić. Wystarczy 2 podnieść do potęgi czwartej. A 2 podniesione do potęgi czwartej to jest po prostu 16. Tak jest zawsze, jak się zamienia, prawda? To się ustala tą podstawę, u nas pasuje nam dwójka i tą dwójkę się podnosi tutaj do tego, co tutaj zaznaczyłam w kwadraciku czerwonym. 2 do potęgi czwartej to u nas jest 16. Dobra, co dalej? Mamy nierówność logarytmiczną. Jak pamiętasz funkcję logarytmiczną, ona jest w przypadku, kiedy podstawa wynosi 2, to jest ona rosnąca. Czyli ja teraz będę chciała skorzystać z tego, że funkcja logarytmiczna jest rosnąca. Możemy sobie tak zapisać, żebyście wiedzieli, z czego korzystamy, że funkcja rośnie. Funkcja logarytm przy podstawie 2 z x jakiegoś, jest to funkcja rosnąca. Czyli ja teraz opuszczając, mogę opuścić po prostu te logarytmy, prawda? I opuszczając je, uzyskam tak. M plus 1 jest mniejsze od 16. Gdyby na przykład w podstawie była liczba z przedziału od 0 do 1, czyli byłby taki ułamek z przedziału od 0 do 1, wówczas byłaby to funkcja malejąca i jakbyś opuszczał te logarytmy, to musisz pamiętać, że trzeba wtedy zmienić zwrot nierówności. To wynika z definicji funkcji czy też rosnącej, czy malejącej, ale już nie będziemy tracić czasu na tym spotkaniu na to. Przerzucam i to jest 15, czyli m należy od minus nieskończoności do 15. Dobra, tak nam wyszło w tym drugim założeniu. No to przechodzimy do trzeciego założenia. W zasadzie moglibyśmy sobie tak pomyśleć, popatrz, że tak, tu masz od minus 1 do plus nieskończoności, tu masz od minus nieskończoności do 15, a tu będzie równanko. Więc niektórzy lubią sobie tak zrobić, że sobie podsumują to z tym i od razu napiszą, jaka tu jest część wspólna. Ale nie jest to oczywiście konieczne absolutnie, bo możemy zostawić tak i tak, jak tutaj mamy. Dobra, w takim wypadku przechodzimy sobie teraz do tego ostatniego naszego warunku. I teraz, tak, widzimy, że no pasowałby wzór wieta, ale jeszcze nie widać tego wzoru wieta. Nie ma takiego wzoru wieta na 1 nad x1 plus 1 nad x2. Natomiast jak zrobimy tutaj coś, wykonamy pewne działanie, jakie? Wspólny mianownik, czyli na jedną kreskę będziemy chcieli to dać, to wtedy zobaczysz, że wyjdą nam wzory wieta. Czyli co? Wspólnym mianownikiem będzie x1, x2. I tutaj też piszemy, w drugim ułamku też będzie ten sam mianownik, prawda? X1, x2. I teraz tak, ja w tym pierwszym ułamku rozszerzyłam mianownik przez x2, to licznik też. Czyli 1 razy x2 to jest x2. Teraz w tym ułamku rozszerzyłam mianownik przez x1, to licznik też. Czyli 1 razy x1 to jest x1. Teraz zapisuję to na jedną kreskę ułamkową i napiszę x1 plus x2 podzielone przez x1 razy x2 i to się równa minus 8. Widzisz? Teraz jest wzór wieta x1 plus x2, a tutaj mamy x1 razy x2. W związku z czym będziemy chcieli te wzory wieta wykorzystać. Możemy sobie tak podobnie jak deltę na boku te wzory wieta rozpisać. Będzie nam wtedy łatwiej, będzie krótszy tutaj zapis. Czyli tak, to był wzór minus b nad a, czyli u nas to będzie minus 2 nad 1, czyli to jest po prostu minus 2. Natomiast ten drugi wzór wieta, x1 razy x2, to jest c nad a. Czyli u nas to będzie 1 czwarta logarytm przy podstawie 2 z m plus 1. I już nie pisałam tego nad 1, prawda? Czyli od razu zapisałam tylko samo nasze w tym wypadku c. Dobra, no to podstawmy teraz pod to, jak najbardziej. Podstawiamy. Czyli tak, w liczniku będzie minus 2, w mianowniku będzie 1 czwarta logarytm przy podstawie 2 z m plus 1 i to się równa minus 8.
No to co zrobić? No chyba najprościej jest zapisać, że to tutaj piszemy nad 1 i będziemy mnożyć na krzyż. Tylko jeszcze jedna rzecz. Tutaj oczywiście pamiętajmy o tym, że musimy zastanowić się zawsze nad założeniem dodatkowym, bo czasem tak wyjdzie, że jakieś jest dodatkowe założenie i tutaj też pasowałoby napisać o tym, że mianownik nie może być zerem. Czyli ja to zapiszę logarytm przy podstawie 2. M plus 1 nie może być zerem, no bo gdyby ten logarytm był zerem, no to byłoby 1 czwarta razy 0, no niestety to jest 0, a w mianowniku 0 być nie może. No więc jak sobie poradzić z tym, z różnością logarytmiczną? Tu jest bardzo prosto, wystarczy skorzystać z definicji, czyli tak, 2 do potęgi, tak zapiszę, 2 do potęgi zerowej i ma nie być równe M plus 1. Bo w definicji jest równa się, a my tylko będziemy inaczej zapisywać. Czyli 2 do potęgi zerowej nie równa się m plus 1. 2 do zerowej to jest oczywiście 1, czyli 1 nie równa się m plus 1. Czyli jak ja przerzucę, to m nie równa się 0. I tak popatrzmy sobie, czy to jest dla nas istotne. Oczywiście, że jest istotne, popatrz, bo tu mamy od minus 1 do plus nieskończoności, tu mamy od minus nieskończoności do 15, czyli jakby część wspólna z tego wychodzi od minus 1 do 15, tak, ale z wyłączeniem zera. To wszystko ma być zapisane, czy ty zapiszesz tą część wspólną, czy w tym momencie, czy nie, nie ma to znaczenia. Ważne, żebyś dobrą odpowiedź podał i żebyś jakiegoś warunku nie zapomniał. Więc wszystko mamy zapisane i teraz przechodzimy oczywiście do rozwiązania tego równania. Najprościej oczywiście na krzyż nam będzie zrobić, nie? Czyli to jak pomnożę z tym, to będę miała minus 2 logarytmy przy podstawie 2 z m plus 1 równa się minus 2. Podzielę obustronnie przez minus 2, wychodzi mi logarytm przy podstawie 2 z m plus 1 równa się 1 i tu mogę z definicji już takiej czystej logarytmu skorzystać, ale mogę tak samo jak tutaj, prawda, tą prawą stronę zamienić na logarytm, to nie ma znaczenia. Równość można z definicji i różność też analogicznie jak w definicji, prawda, robiłam, czyli tak 2 do potęgi pierwszej i ma nam wyjść to i zapiszemy sobie to. 2 do potęgi pierwszej to się równa m plus 1, czyli będziemy mieć, że 2 to się równa m plus 1, czyli z tego mi wyjdzie, że m jest równe 1. I podkreślamy. I teraz wszystkie warunki rozpisaliśmy, wszystkie założenia, ale my musimy podać odpowiedź ostateczną, czyli jakie w końcu to m jest, prawda? I popatrzmy. Tu nam wyszedł przedział, tu nam wyszedł przedział, tutaj wyszło nam rzeczywiste bez zera, czyli no przypadków nieskończenie wiele oczywiście, a tutaj wyszło tylko jedno, jedyne m. I teraz, jeżeli masz wyznaczyć część wspólną, to oczywiście najbardziej takim zagmatwanym, takim najbardziej szczegółowym, bym powiedziała bardziej, najbardziej szczegółowym założeniem jest to, m równe 1. Ale musimy sprawdzić, czy spełnia ten warunek? No oczywiście. Czy jedynka się tu mieści? No oczywiście. I czy jedynka się tu mieści? No oczywiście. Czyli to oznacza, że odpowiedzią do naszego zadania jest m równe 1. Nieraz młodzież ma problem, bo jeżeli są same nierówności, to wiedzą, że część wspólna, rysują sobie przedziały, podają część wspólną. Tu jest nierówność, prawda? Tu była nierówność, to jest równanie. Z równania bardzo często wychodzi jedno rozwiązanie. I wtedy to jedno rozwiązanie musisz sprawdzić, czy spełnia wszystkie założenia, jakie były w zadaniu, tak jak u nas mamy tutaj no, takie założenia, jakie mamy. I okazuje się, że to m równe 1 spełnia te wszystkie trzy założenia i taka jest odpowiedź. M jest równe 1. Zadanie numer 2. Rozwiąż równanie. I to równanie jest takie dosyć trudne, prawda, na wygląd. Tangens 2x dodać tangens kwadrat 2x, dodać tangens do potęgi trzeciej 2x, dodać i tak dalej kropeczki, to się nie kończy. I to się ma równać pierwiastek z 3 dodać 1 nad 2. Ale uwaga, mamy podane x specjalne. X nasze ma należeć do przedziału od minus pi drugich do minus pi czwartych, suma od minus pi czwartych do pi czwartych. I teraz tak, popatrz, ja tutaj narysowałam wykres funkcji tangens, on jest w tablicach, więc będziesz mógł sobie skorzystać, ale ja narysowałam tangens x oczywiście, nie przejmuję się tym na razie, że tu mam tangens 2x, ja narysowałam tangens x i co dalej? I teraz ja, jak narysowałam tego tangensa, to ja nie narysowałam całego po prostu tego wykresu, bo ja narysowałam tylko jeden okres. Jeden okres i później ten wykres oczywiście się powtarza, skopiuj, wklej, prawda, w tą stronę i kopiuj, wklej w tą stronę. Ja tylko narysowałam w jednym okresie. Ja lubię oczywiście okres od minus pi drugich do pi drugich. Wiemy, że funkcja tangens to jest funkcja okresowa i okres wynosi pi, czyli ta rozpiętość. Tutaj faktycznie jest pi.
Będzie to nam w pewnym momencie potrzebne. Zaczniemy od tego. Po pierwsze, widzimy sobie, że mamy tutaj tangens 2x, później on jest podniesiony do kwadratu, później do potęgi trzeciej i to się nie kończy. Czyli poprzez to, że zauważysz, że to Ci się nie kończy, czyli mamy do czynienia tutaj z szeregiem geometrycznym, prawda? Czyli z sumą nieskończonego ciągu geometrycznego. Ale że to jest ciąg geometryczny, Ty musisz widzieć. Wystarczy, że podzielisz sobie ten wyraz, tu mamy wyraz pierwszy, niech będzie tu wyraz drugi, tu wyraz trzeci i to widać, że to jest ciąg geometryczny nieskończony, ale jeżeli nie, no to podziel sobie po prostu na piechotę A2 przez A1 i zobaczysz, że to jest to samo co A3 przez A2, prawda? Czyli żeby wyznaczyć Q, bo będzie nam bardzo potrzebne, w szeregu geometrycznym Q jest niezbędne, czyli ja wezmę sobie, podzielę tangens kwadrat 2x przez tangens 2x. I ja oczywiście uzyskam wówczas tangens 2x. Dobra, czyli to jest moje Q. Tyle mi wyszło, to na zasadzie byłoby od razu widać, bo cały czas mnożymy przez tangens 2x, tangens 2x, tangens 2x, bo widzisz, te potęgi nam tutaj wzrastają. Dobra, a dlaczego powiedziałam, że to jest istotne? Dlatego, że żeby istniała suma, a musi istnieć, skoro ja mam napisane, że to się równa pierwiastek z 3 plus 1 na 2, no to musi ta suma istnieć, nie? Więc skoro żeby istniała ta suma, musi być spełnione specjalne założenie, założenie na to, jakie Q ma być. Otóż takie, ja zapiszę, jak pamiętasz, wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Natomiast możemy to inaczej zapisać, że Q należy do przedziału od minus 1 do 1. To jest to samo. Czyli wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1, to jest równoważne z tym, że zapiszę, że Q należy do przedziału od minus 1 do 1. Co mi to teraz dało? Dało mi to teraz to, że ja mogę zapisać, że mój tangens 2x, bo to jest moje Q, właśnie do tego przedziału ma należeć. Tylko ja bym wolała to zrobić nierównościami, czyli to mój tangens 2x ma być większy od minus 1 i mój tangens 2x ma być mniejszy od 1. I teraz mi będzie potrzebny wykres, żeby mniej więcej sobie to oszacować. Oczywiście, że to jest to samo, gdybym zapisała, że mój tangens 2x należy do przedziału, jak tak wolisz, to też w sumie możemy napisać, należy do przedziału od minus 1 do 1. Tylko tak, ja nie narysowałam tutaj wykresu funkcji tangens 2x, tylko tangens x. Więc żeby to lepiej zobaczyć, to ja po prostu zrobię metodę podstawienia teraz i za 2x podstawię jakieś t. I wtedy będę miała, że tangens t należy do przedziału od minus 1 do 1, prawda? No to skoro tak, skoro tangens t ma należy do przedziału od minus 1 do 1, no bo to popatrzmy, załóżmy, że to jest nasz tangens nie x, tylko tangens t, prawda? No bo już go gotowego mamy. To jakie to t musi być, żeby ten tangens należał od minus 1 do 1? Popatrz, tu jest minus 1, a tu będziemy mieć 1. I to musi być w tej części, prawda? Czyli jakie te nasze t mają być? Pamiętasz zapewne, że tangens wynosi 1 dla pi czwartych, czyli tu jest pi czwartych, no to tu będzie konsekwentnie minus pi czwartych. Czyli musimy napisać, że nasze t, my to wnioskujemy z wykresu, musi się oscylować pomiędzy tym a tym. Czyli musi być, należy do przedziału od minus pi czwartych do pi czwartych, tylko to się dzieje cały czas co okres, prawda? Czyli ja tutaj już od razu może dopiszę plus kpi do pi czwartych plus kpi. Ja to musiałam dopisać, dlatego że później musimy jeszcze to uzgodnić z tym założeniem, które było na początku zadania. Tylko musisz pamiętać, że k należy do liczb całkowitych i to musimy zapisać. Dobrze, czyli takie te. Jeszcze jedna taka może bardzo ważna uwaga, taka sugestia, popatrz. Nasz tangens x nie może być zerem. Bo gdyby tutaj było 0, to tutaj też byłoby 0, tutaj też byłoby 0. I jak suma samych ser dałaby nam pierwiastek z 3 plus 1 na 2? Zresztą, popatrz, nie można dzielić przez 0. Więc ja tu muszę dopisać jeszcze, że moje tangens z 2x nie może być zerem. Czyli jak ja przeszłam na t, to moje tangens t nie może być zerem. Czyli widzimy, że tutaj muszę zrobić kółeczko jakby puste. Czyli moje t nie może być 0 plus kpi. No gdzie oczywiście k należy do liczb całkowitych. Musimy się tego trzymać i teraz oczywiście musimy przejść na 2x. No bo
musimy podstawić postawienie, bo ja nie prosiłam żadno t, prawda? Ja prosiłam o x-a, czyli teraz ja napiszę to, że 2x należy do przedziału od minus pi czwartych plus kpi do pi czwartych plus kpi. I jeszcze zapiszę, że moje 2x nie może być, no 0 nie będę pisała, tylko napiszę, nie może być kpi. I to tak zapiszemy. I k należy do liczb całkowitych, tak już porządnie zapiszę. No ale nie możemy tak zostawić, nie? 2x, czyli podzielimy wszystko przez 2. I możemy to zrobić szybciutko, żeby tak ładnie to zapisać. Popatrz, ja napiszę x należy, wszystko dzielę przez 2. Czyli jak minus pi czwartych podzielę przez 2, to mamy minus pi ósmych. Dodać. Jak k pi podzielę przez 2, no to mam k pi nad 2. I to będzie do pi ósmych, bo to też dzielę przez 2, dodać k pi nad 2. Mogłabym to nierównościami, ale po co, jak tak szybciutko jest, prawda? Dalej. I moje x nie może być równe k pi nad 2. No i oczywiście k należy do liczb całkowitych. Wszystko pięknie, superowo, tylko że ja mam takie przedziały, prawda? Ja mam taki przedział i ja moje założenie muszę dostosować do tego przedziału. W jaki sposób? Muszę sobie podstawiać k i ostatecznie napisać moją jakby dziedzinę, w której mogę się obracać, rozwiązując to równanie, bo ja jeszcze nie przeszłam w ogóle do zapisania sumy tego szeregu geometrycznego, prawda? Czyli teraz ja bym chciała ostatecznie zapisać dziedzinę. I zrobię to w taki sposób, że od razu może będę pisała dziedzina, żeby było wiadomo, że to już jest jakby końcówka już tego naszego podsumowania, prawda? Tego założenia. Czyli tak, patrzę na to, bo to było podane w treści. I teraz patrzę na to, co sobie oczywiście sama rozpisałam i wywnioskowałam. No i mam na myśli k należy do liczb całkowitych. No to od czego by zacząć? Oczywiście jak mamy k całkowite, to my musimy sobie podstawiać te całkowite. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wszystkich podstawić. Ja zawsze proponuję, żeby zacząć od k równego 0, prawda? Bo wtedy no, najmniej mamy kłopotu. No to tak, jak podstawię sobie k równe 0, to mam 0 i mam od minus pi ósmych do pi ósmych, bo tutaj też k podstawię 0. Od minus pi ósmych do pi ósmych. I teraz popatrzmy sobie, czy ten przedział od minus pi ósmych do pi ósmych nam się tu mieści. Oczywiście, bo tu jest przedział troszeczkę szerszy, więc jak najbardziej napiszemy od minus pi ósmych do pi ósmych, jak najbardziej będzie taki przedział, prawda? On się będzie tutaj w środku mieścił. No to dalej. No to teraz, jak już k podstawiałam równe 0, tym za chwileczkę się będziemy zajmować, jak za k podstawiałam 0, no to teraz sobie podstawmy za k równe 1, prawda? Czyli zrobimy sobie suma i teraz za k równe 1. Jak ja za k podstawię 1, to mam tak pi drugich minus pi ósmych, czyli będę miała 4 ósme pi minus pi ósmych, czyli mam 3 ósme pi. Czy moje 3 ósme pi, bo sobie tak trzeba zapisać, gdzieś tutaj może na boku napiszę, 3 ósme pi, jakie jest w stosunku do mojego pi czwartych, prawda? No pi czwartych to mamy inaczej 2 ósme pi, prawda? Czyli widać, że moje to 3 ósme pi wykracza już poza ten przedział tutaj. No to ja za k równe 1 nie ma sensu podstawiać, bo tutaj też będzie, prawda, wykraczało jeszcze bardziej. Więc k równe 1 mamy z głowy. No to k równe 2 nie opłaca się, k równe 3 też się nie opłaca. No to lecimy w drugą stronę, czyli k równe minus 1. Czyli jak ja to podstawię minus 1, to mam tak, minus pi ósmych minus pi drugich, czyli minus 4 ósme, czyli mamy minus 5 ósmych. No sobie tak na boku tutaj takie obliczenia piszemy, czyli mam minus 5 ósmych, a tutaj popatrzmy, mamy ten kraniec, a ten kraniec to jest minus 4 ósme pi, bo to jest minus pi drugich. Czyli to jest minus 4 ósme pi. W związku z czym widzimy, że to jest troszkę dalej na lewą stronę. Czyli na pewno nie może się zaczynać od minus 5 ósmych pi. Musi się zaczynać od minus pi drugich. Czyli będziemy mieć od minus pi drugich, po prostu my to ucinamy, bo my się musimy do tego dostosować. Dobra? I to było tak. Od tego minus pi drugich już mamy załatwione, bo tu się okazało nam, że to, co nam z tego wyszło, było troszkę dalej w tą stronę, prawda, na lewo, czyli musieliśmy to obciąć do tego. I teraz dalej, i teraz konsekwentnie, tu podstawialiśmy minus jedynkę za k, to tutaj też, czyli mamy pi ósmych minus, będzie pi drugich, czyli pi ósmych minus 4 ósme pi, to jest minus 3 ósme pi, minus 3 ósme pi. I teraz myślimy sobie, jak się ma minus 3 ósme pi w stosunku do tego krańca z kolei tutaj, no nie? Czyli tutaj będziemy mieć minus 2
ósme pi. Bo minus pi czwartych to jest inaczej minus 2 ósme pi. Czyli to oznacza, że to jest tutaj w środeczku, prawda? Czyli musimy uciąć. Czyli musimy napisać minus 3 ósme pi. Wszystko pięknie, ładnie, ale trzeba jeszcze wyrzucić, jeżeli oczywiście będzie taka tutaj opcja, wyrzucić te, które nam nie pasują, prawda? Czyli które spełniają tutaj, które by spełniały, jakby była tutaj równość. No to wyrzucamy, bo jak jest równość, to znaczy trzeba wyrzucić. Za k podstawiam 0, czyli będziemy mieć wtedy 0. Czy 0 mi się mieści? Oczywiście tu się mieści, czyli musimy napisać z wyłączeniem 0. Jak za k podstawię jedyneczkę, to mam pi drugich. No to widzę, że pi drugich mi się tu nie mieści, ani tu, prawda, więc nie piszę. Jak za k podstawię minus 1, to mam minus pi drugich. Widzę, że minus pi drugich tutaj też mi się, prawda, nie mieści, bo to z tej strony nie mieści mi się, bo jest na gaz otwarty, czyli z wyłączeniem tylko 0. Jeżeli Tobie nie podoba się taki zapis, bo powinnam w zasadzie ten przedział napisać najpierw, a później ten, bo tutaj są liczby mniejsze od tych, ale to nie ma kompletnie znaczenia, jak zostawisz, dlatego, że jest zapisane poprawnie, że jest przedział, suma, inny przedział i oczywiście to wszystko jest z wyłączeniem zera. I to jest dopiero dziedzina założenie, bardzo trudne zadanie, bardzo zagmatwane ze względu na to, że ja podałam pewne założenie w zadaniu, ale jeszcze na podstawie tego, że to jest szereg geometryczny, myśmy je to ograniczyli, prawda? Myśmy to jeszcze ograniczyli, czyli jeszcze jakby uszczuplili nasz tutaj ten... No to założenie, które było na początku. Dobra, skoro już wiemy, jaka jest dziedzina, czyli w jakim obszarze się na x-ach możemy obracać, jakie x-y mogą być, to teraz przechodzimy już do tego naszego równania, do wykorzystania odpowiedniego wzoru na sumę nieskończonego ciągu geometrycznego. I jaki jest ten wzór? Przypomnę, s to się równa a1 nad 1 minus q. I właśnie przecież widzisz, że to jest ta suma. Czyli ten wzór będziemy wykorzystywać, aby rozwiązać to równanie. Czyli tak, a1 to jest tangens 2x podzielone przez 1 minus q. No to też nam wyszło tangens 2x. I to się równa pierwiastek z 3 plus 1 nad 2. Dobra, teraz ktoś powie tak, jest równanie, może dodatkowe założenie o mianowniku, prawda? Że mianownik nie może być 0. No okej, tylko że jeżeli my już zapisaliśmy założenie na q, gdzie jest to q nasze, mieści się w przedziale od minus 1 do 1, bo tak jest zawsze w przypadku szeregu geometrycznego, to założenie już zawiera w sobie ten warunek, który by nam wyszedł, że mianownik nie może być zerem, prawda? No bo popatrz, musiałby tangens 2x, czyli nasze q, być jedynką, a wiemy, że nie może być jedynką, bo to jest nagaz otwarty. Także nie musimy żadnych dodatkowych założeń pisać. Jak to rozwiązać? No na krzyż pomnożyć, czyli 2 tangens 2x, to się równa i teraz to całe będę mnożyła najpierw z jedynką, czyli będzie pierwiastek z 3 plus 1 bez zmian, a teraz to będę mnożyła z tym, czyli będę miała tak, minus pierwiastek z 3 tangens 2x i jeszcze będę miała minus tangens 2x. No to teraz wszystkie tangensiki na jedną stronę, tu jest i tu jest. Czyli jak tego przerzucę, to będę miała 3 tangens 2x, tego przerzucam, to będę miała minus pierwiastek z 3, tangens 2x i to się równa pierwiastek z 3 plus 1. Popatrz, na pewno już widzisz, że tego się dodać nie da, więc będziemy chcieli wyłączyć przed nawias, ale na pewno tangens 2x pójdzie przed nawias, bezdyskusyjnie, ale jeszcze bym pierwiastek z 3 zabrała, popatrz, czyli tak napiszę i teraz tak, co będę miała w nawiasie, jak ja z tego zabiorę pierwiastek z 3 tangens 2x? Zostanie mi w nawiasie pierwiastek z 3. Jak to pomnożysz, to zobaczysz, ta trójka Ci wychodzi. Zgadza się. Dodać, a jak ja to zabiorę, no to jest ta domyślna jedynka. I tutaj po tej stronie mam pierwiastek z 3 plus 1. Popatrz, ja sobie nawet tutaj mogę taki nawias dać i teraz podzielimy obustronnie przez pierwiastek z 3 plus 1, czyli przez ten nawias. Dzięki czemu uzyskam teraz pierwiastek z 3 tangens 2x. No to mi się z tym skróci, więc nie piszę. I to się równa, to jak podzielę przez to też mi się skróci, czyli będzie 1. Teraz dzielimy przez pierwiastek z 3 i mamy, że tangens 2x to się równa 1 podzielone przez pierwiastek z 3. Może od razu przy usunięciu niewymierności będzie pierwiastek z 3 nad 3. I teraz
W zasadzie mogłabym wrócić do podstawienia, takiego jak tu, że za 2x podstawiam t, ale w sumie po co? Jak myślę, że znamy doskonale w tabelce, tej takiej najważniejszej tabelce z trygonometrii, dla jakiego to kąta tangens wynosi pierwiastek z 3 nad 3? No, dla kąta 30 stopni, czyli dla pi szóstych. Czyli pi szóstych i później co okres tak się dzieje, prawda? Można oczywiście popatrzeć sobie na wykres. Z wykresu też widać, że tylko jest tutaj jedno pi szóstych i następne będzie za okres, za okres, za okres. Też można patrzeć sobie na wykres, ale wystarczy z tabelki w tym przypadku tangensa. No więc ja zapiszę sobie, że moje 2x to się równa pi szóstych plus k pi, gdzie k należy do liczb całkowitych. Żeby już może nie pisać tego podstawienia, to od razu piszemy, że nie x równa się, bo my mamy inny argument. My mamy argument 2x, więc musimy go napisać. I tak jak ja tam wcześniej robiłam, podzielę sobie przez 2. Mogę tu napisać, żeby to było może bardziej widoczne teraz. Podzielę przez 2 i mam tak, x to się równa pi dwunastych plus k pi nad 2, no gdzie k należy do całkowitych. I teraz, gdybym ja w zadaniu w ogóle nie miała takiego przedziału, prawda, podanego, takiej sumy przedziałów, no założenie bym i tak musiała napisać, ale zostawiłabym to założenie z tym k, to musiałabym się zastanowić, czy takie rozwiązanie ostateczne, taka rodzina rozwiązań jest już dobra i mieści się w tych kawałkach, prawda? W tym kawałku, który tutaj nam wyszedł, prawda? Natomiast ja mam założenie, ja je jeszcze uszczupliłam do takiego, więc ja muszę wymienić konkretne x-y, pamiętaj. Jeżeli masz konkretne założenie, konkretną dziedzinę, konkretny warunek tutaj, że moje x, prawda, może albo w tym kawałku się mieścić, albo w tym nam wyszło, tylko żeby nie było zerem, tak, to ty, podając odpowiedź ostateczną, ja tutaj podam tą odpowiedź, żeby było wiadome, musimy, ja napiszę x należy w klamerce, wymieniamy te, które się mieszczą. Jak to zrobić? No znowu se podstawiamy, prawda? Za k równe 0, to tu będzie to pi dwunastych. Czy pi dwunastych się mieści w tym albo w tym? Oczywiście tutaj jest w środeczku. Czyli jak najbardziej pi dwunastych ok. Przecinek, bo myślimy sobie, że może coś jeszcze. No to co? To lecimy sobie za k równe 1 i będziemy mieć pi drugich plus pi dwunastych. No ale widzimy, że tutaj na plusie się kończy na pi ósmych. Więc na pewno to rozwiązanie już będzie sprzeczne, nie będzie się mieściło w tym naszym założeniu, w związku z czym k równe 2 nie ma sensu już podstawiać k równe 3, bo też się nie będą mieściły. To lecimy w drugą stronę tych całkowitych, czyli k równe minus 1, czyli będę miała tak pi dwunastych minus pi drugich, czyli pi dwunastych minus 6 dwunastych pi, czyli będę miała minus 5 dwunastych pi. No i teraz muszę się zastanowić, czy moje minus 5 dwunastych pi, ja sobie może tutaj napiszę, minus 5 dwunastych pi, no tak, do tego przypuszczamy, że nie będzie się mieściło, prawda? Od razu tak na wygląd, ale tutaj czy się będzie mieściło? No sprawdźmy sobie, czyli musimy sobie tutaj ustawić wspólny mianownik, żeby to oszacować, może 24, czyli będziemy mieć tak, minus 10 dwudziestych czwartych pi, czyli my przypuszczamy, że takie jest, ale zobaczmy, czy się tu mieści. No muszę mieć 24, czyli będę miała tutaj taki nawias od minus 12 pi nad 24 do, i tutaj będę miała też 24 mianownik, czyli tu robię razy 3, czyli będzie tutaj minus 9 pi nad 24. Czy moje minus 10 nad 24 pi się tu w środku mieści? Oczywiście, że widzisz, że tu w środeczku będzie się mieściło, prawda? Gdzieś to w środku będzie, czyli okazuje się, że moje minus 5 dwunastych pi to też jeszcze będzie rozwiązanie tego równanka. Czy jest sens dalej sprawdzać? Oczywiście, że nie ma, bo tu widzimy, że tu się mieści, ale to już jest zaraz blisko koniec, jakby ograniczenie tego przedziału. No i koniec. No i koniec. I więcej nie ma sensu już sprawdzać, bo jakbyś nawet sobie za k podstawił minus 2, to zobaczysz, że to będzie bardziej, to jeszcze liczba jeszcze mniejsza i nie będzie się mieściła w tym przedziale na pewno, nie mówiąc już w ogóle o tym. Czyli ostatecznie trudne bardzo równanie, bo nie dość, że jest szereg geometryczny, to jeszcze wsadzona trygonometria, to już w ogóle po prostu jest taki hardcore, nie? No i wychodzą nam ostatecznie dwa jedynie rozwiązania. Zadanie numer 3. Napisz równanie okręgu będącego obrazem okręgu o równaniu. I to równanie jest takie. X kwadrat plus Y kwadrat minus 4X plus 6Y plus 9 równa się 0 w jednokładności względem punktu S o współrzędnych minus 1 i 1 i skali K równa się minus 2.
mamy znaleźć obraz. Tutaj często młodzież ma problem z jednokładnością, dlatego takie zadanie postanowiłam umieścić. Nie wiem, czy będzie na maturze, ale gdyby było, to żebyś umiał sobie z nim poradzić. Po pierwsze, na razie się, tutaj ja przygotowałam rysunek, ale na razie się tym nie przejmujmy. Widząc okrąg w takiej postaci, widzimy, że my takiej postaci nie chcemy. My chcemy mieć takie standardowe równanie okręgu, z którego fajnie byłoby wykapować środek i promień. No więc co robimy? Ja uczę w ten sposób, że x układamy koło x-ów, y układamy koło y-ków, no i liczby za tym, i to się równa 0. Teraz popatrz, ja będę chciała doprowadzić tutaj do wzoru skróconego mnożenia, jak i tutaj do wzoru skróconego mnożenia. Bardzo łatwo się to robi. Wystarczy, że tą czwóreczkę, którą widzisz, no ona jest na minusie, prawda? Minus 4, podzielisz przez 2. Wychodzi ci minus 2 i wtedy masz wzór skróconego mnożenia x, właśnie to minus 2 i do kwadratu. I tak się dzieje zawsze, jak sobie podzielisz przez 2. Tylko że, uwaga, jak teraz zastosujemy wzór skróconego mnożenia, to mamy tak, x kwadrat minus 4x plus 4. Ale ja tego 4 nie mam, więc ja muszę od razu odjąć 4, żeby to było w równowadze oczywiście. Dobra, dodać. Teraz tak samo tutaj rozumowanie. Widzimy plus 6, tak, szósteczkę widzimy. Dzielimy sobie przez 2 i mamy 3. Czyli to oznacza, że w nawiasie będę miała y plus to właśnie 3. I do kwadratu. No i teraz rozwijamy. Y kwadrat zgadza się, plus 2 razy 3 razy y, czyli 6y. Ok, zgadza się. I jeszcze mamy mieć tutaj plus 9, ale w zasadzie tutaj niby mamy tą dziewiątkę, ale zróbmy tak samo jak tutaj, czyli odejmiemy tą dziewiątkę, ale zaraz dodamy tą dziewiątkę. Czyli tak jakby to, co jest liczbą wolną, prawda, która nie zawiera x ani y, to zawsze się przepisuje, prawda? Natomiast tutaj trzeba tak zrobić, żeby to w równowadze równanie pozostało. No i teraz widzimy, że to minus 9 i 9 możemy skasować, a to minus 4 przerzucimy na drugą stronę, czyli będę miała x minus 2 do kwadratu, dodać y plus 3 do kwadratu i to się równa 4. No to teraz odczytamy środek. Nie będę tutaj pisała s, bo ja już s mam zarezerwowane na środek jednokładności, prawda? W związku z czym zapiszemy sobie o, że to będzie współrzędne środka. O, jaki ten środek ma współrzędne? 2 przecinek minus 3. A jaki jest jego promień? Oczywiście pierwiastek z 4, czyli 2. I to wywnioskowaliśmy po prostu z tego podanego równania okręgu. I teraz ja ten okrąg, popatrz, sobie narysowałam taki malutki ten okrąg. Wiemy, że już o znamy. Znamy promień, czyli wiemy, że tutaj mamy 2, prawda? Ten promień wynosi 2. Natomiast teraz co z tą jednokładnością? Otóż tak się składa, że jeżeli zobaczysz skalę ujemną, to znaczy, że ten twój środek będziesz musiał przebić na drugą stronę względem tego środka jednokładności. Tak działa skala ujemna. Gdyby była skala dodatnia, to względem tego środka byśmy na tą samą stronę chcieli odbić nasz ten środek. Natomiast jak jest skala ujemna, to robimy to na drugą stronę. Ale to jak robimy jeszcze? To robimy w ten sposób, że popatrz, że skala, która wynosi 2, oznacza, że nasz okrąg nam się 2 razy powiększy. To, że jest minus, to już powiedziałam, leci na drugą stronę. Natomiast to, że jest za minusem 2, oznacza, że mój okrąg teraz, ten drugi, mi się 2 razy zwiększy. Czyli jego promień, prawda, tutaj gdybym chciała sobie zaznaczyć, to ja od razu wiem, ile wynosi promień. Promień wynosi 4. Czyli ten drugi promień, zapiszę, będzie wynosił 4. Tego naszego nowego okręgu, którego równanie mamy znaleźć oczywiście. Ten promień wynosi 4. Ok. Ale jak teraz znaleźć ten punkt O'? Najlepiej jest to najszybciej zrobić z wektorów. Popatrz, ja narysuję Tobie wektor od tego S-a, narysujemy sobie wektor do tego O'. Czyli zapiszemy wektor SO', strzałeczka, czyli tu ma początek, tu ma koniec. Jaki on jest w stosunku z tym wektorem, popatrz. Oczywiście on jest 2 razy większy, ponieważ musimy tak w dokładności robić, że tą długość ja tutaj powinnam sobie zaznaczyć i jeszcze jedną. Bo dlaczego dwie długości? No bo tutaj mamy tą dwójeczkę w skali, prawda? W związku z czym ten wektor SO' jest równy, tak? Jest równy dwóm wektorom, czyli jakby jest 2 razy większy od wektora z kolei zaznaczę, może teraz będę zaznaczała na czarno, tego wektora. Czyli będę miała 2 razy o
S wektor. Tylko pamiętaj, żeby miały zwrot tą samą stronę. Więc tutaj tak nie możesz napisać, tutaj widzisz, że zaczyna się od S, a tu się zaczyna od O. To jest normalne, bo ten wektor, tak czytamy, OS i on jest dwa razy krótszy, prawda, od wektora S'. Czyli ja zapisałam, że ten dłuższy S' jest dwa razy dłuższy od tego. No i teraz przypominamy sobie, jak to było z tymi wektorami. Nie znamy O', czyli może O' napiszmy, że to będzie nasze, tak jakby to współrzędne środka tego okręgu, prawda? Napiszę tak, jak standardowo AB się oznacza, dobra? I teraz jak to się wyznaczało współrzędne wektora S'? To była taka zasada. Od końca odejmujemy początek, czyli tak, tu jest koniec, tu jest początek, prawda? Czyli A minus minus 1, czyli będzie A plus 1, przecinek. Od końca, czyli B, odjąć początek, a początek jest w S-ie, czyli będzie B minus 1, dobra? To się równa dwa razy i teraz lecimy wektor OS. Tylko tak się składa, że mamy O, mamy S, więc superowa sprawa. Gdzie jest teraz koniec? Koniec jest w S teraz, czyli będzie minus 1, minus 2, czyli minus 3, przecinek. 1 minus minus 3, czyli będzie 1 plus 3, czyli 4. Dobra, to ja przepisuję, bo jeszcze muszę tutaj wykonać pewne mnożenie, tak, razy 2. Jak się mnoży liczbę przez wektor? No to oczywiście tak się mnoży, że mnoży się jedną współrzędną i drugą, czyli będę miała minus 6,8. I teraz, żeby dwa wektorki były równe, to muszą mieć identyczne współrzędne odpowiednie. Czyli to musi być równe z tym, a to musi być równe z tym. I układam takie dwa banalne równanka. A plus 1 to minus 6 i B minus 1 to 8. Czyli z tego A mi wyjdzie minus 7, a z tego mi B wyjdzie równe 9. No i co? No i już napiszmy, że O' ma współrzędne minus 7,9. No i na końcu ja prosiłam o równanie okręgu, czyli już dajmy jakby odpowiedź. Równanie okręgu zaczyna się, podobnie jak oczywiście tutaj, prawda? Będzie tak, x we wzorze minus a, czyli u mnie będzie minus minus 7, czyli plus 7, do kwadratu dodać. Y we wzorze minus b, czyli u mnie minus 9, do kwadratu i to się równa r do kwadratu, tylko to moje nowe r, prawda? Bo ten okrąg jest, widać, dwa razy większy od tego. No więc moje nowe r, czyli 4 do kwadratu, to jest 16. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Mieliśmy wyznaczyć równanie okręgu, który był obrazem, taka ładna nazwa, obraz. Obraz w jednokładności względem punktu, prawda, i w odpowiedniej skali. Obraz tego okręgu to jest ten okrąg i to jest jego równanie. Zadanie numer 4. Tu jest nasza kochana planimetria. Pole trapezu ABCD jest równe P, jakieś tam P. Zaś stosunek długości podstaw AB i CD, ja to zapisałam, długość AB do długości CD, wynosi M. Taki stosunek jest podany. Przekątne AC oraz BD przecinają się w punkcie Z i dzielą trapez, te przekątne, na cztery trójkąty. Widzimy. Jeden trójkąt, drugi trójkąt, trzeci trójkąt, czwarty trójkąt. Wykaż, że pole trójkąta AZB, czyli widzimy tego trójkącika, jest równe m kwadrat p podzielone przez m plus 1 do kwadratu. Zadania dowodowe często jest tak, że trzeba dobrze zacząć, prawda, wpaść na pomysł i często one nie są bardzo długie, tylko trzeba ten pomysł mieć. Oczywiście w konwencji utrzymujemy założenie, to rysunek i to, co jest dane w zadaniu oczywiście. Teza to jest to, co trzeba wykazać, no i dowód będziemy próbować sobie to udowodnić. Czyli tak, zaczynamy od początku. Jest trapez i widzimy, że mamy podany taki stosunek, że AB do CD równa się M. My standardowo chyba lubimy oznaczać podstawy taką literką małe a, a u góry małe b. I fajnie, jak tak lubimy, nanieśmy to na rysunek i teraz wykorzystajmy ten stosunek podany w zadaniu, czyli że A do B to się równa M. Dzięki czemu, popatrz, mamy, jak pomnożymy obustronnie przez B, że A to się równa MB. Czyli ja na moim rysunku mogę napisać, że to się równa MB. No to w takim wypadku, co dalej? Popatrz, na pewno wiesz, że będziemy mieć do czynienia z tym trójkątem AZB. Ja go tak zakreślę tutaj. Ten trójkąt jest dla nas bardzo ważny, nie? No, bardzo jest ważny, ale jak pamiętasz, w trapezie jest tak zawsze, że ten trójkącik jest podobny do tego trójkącika, ja go zafaluję może tego, jest podobny do tego trójkąta. Dlaczego? Zaraz wytłumaczymy sobie. Ten kąt jest alfa i ten kąt tutaj też jest alfa, bo to są kąty naprzemianległe.
ten kąt jakiś beta jest taki sam jak ten kąt beta, bo to też są kąty naprzemianległe. No więc jeżeli mamy już po dwa kąty równe, no to ten trzeci kąt tu jest taki sam dokładnie jak ten kąt, wiadoma sprawa. Czyli zapiszmy sobie rzecz, która jest oczywista, nie musimy tego tłumaczyć, że trójkąt ABZ jest podobny do trójkąta ZCD. Ale oczywiście możesz zapisać, że to jest wynika z, po prostu z tutaj podobieństwa na podstawie kątów, bo na podstawie cechy kąt, kąt, kąt. Wszystkie kąty są równe. Możemy sobie zapisać kąt, 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 żebyśmy wiedzieli, że te trójkąty są podobne. Co nam daje podobieństwo? Daje nam to, że popatrz, jeżeli ja mam tutaj odpowiedni ten bok, w tym trójkącie odpowiada temu ten bok, to znaczy, że stosunek MB do B wynosi M. Oni nam po prostu podali, że ten stosunek wynosi M. Co nam to daje? No nam do pola są wysokości potrzebne, no nie? No bo tutaj gdzieś o tych polach jest mowa. Czyli ja chciałabym sobie poprowadzić wysokość. Poprowadźmy sobie tą wysokość tutaj. Tak? I poprowadźmy sobie tutaj tą wysokość w tym miejscu. Jednego trójkąta i drugiego. I teraz popatrz. Jeżeli wiemy już, że tu mamy MB, a tu mamy B, to jeżeli ja sobie nazwę tutaj, niech będzie wysokość, może na czerwono podpiszę tutaj, żeby było widać, H1, a ta wysokość, nazwę sobie jakaś H2, to ja mogę użyć odpowiedniego tutaj podobieństwa. Czyli zapisać tak, że moje H2 do, zapiszemy, H2 do MB, czyli wysokość do odpowiedniego boku, na który spada, ma się tak jak w trójkącie podobnym, wysokość H1 do odpowiedniego boku, na który ona spada, czyli do B. Dzięki czemu, jak ja pomnożę razy B, to dochodzę do wniosku, że H2 podzielone przez M to się równa H1. Czyli jednym słowem, teraz jak pomnożę przez M znowu, mogłam to zrobić od razu, ale to nie ma znaczenia, czyli H2 to się równa M H1. Niektórzy w zasadzie nie muszą tego pisać, bo od razu widzą, że skoro są trójkąty podobne i stosunek odpowiednich boków jest M, to stosunek odpowiednich wysokości też będzie M. Ale ja tutaj Ci to wykazałam. Dobra, po co mi to jest potrzebne? No bo teraz chciałabym wykorzystać bardzo ważną rzecz w zadaniu. Pole trapezu, nie? Wzór na pole trapezu. No to piszemy sobie standardowy wzór. Jedna, druga, A plus B razy H. H może zostać, bo jeszcze nie oznaczałam H, tylko mam H1 i H2. No to pod pole trapezu podstawię P to się równa. Jedna, druga i teraz pod A podstawię MB, pod B nic nie podstawię, a pod H, uwaga, pod H podstawię H1 plus H2. Widzisz? Ta wysokość plus ta. Czyli napiszę H1 plus H2. No to co dalej? P to się równa. Jedna, druga. Tutaj mogę B wyłączyć przed nawias i będę miała M plus 1 w tym nawiasie. Natomiast tutaj mogę znowu zrobić tak. H1 przepiszę, natomiast pod H2 ja podstawię sobie MH1. No to znowu tu widzę, że H1 wyłączę przed nawias, czyli pole to się równa 1, druga B w nawiasie M plus 1. Znowu mamy razy H1 i w nawiasie 1 plus M. No, no to ja jeszcze to lepiej zrobię. Ja może pomnożę razy 2 tutaj, czyli będę miała tak 2P to się równa. I teraz zapiszę tak. M plus 1, M plus 1, jak pomnożę przez siebie, to mam M plus 1 do kwadratu i będę miała B razy H1. No, nie jest to jeszcze wiadomo to, co chcę uzyskać, ale mogłabym tak zostawić. Natomiast pewnie przypuszczasz, patrząc sobie na tezę, że to M plus 1 w kwadracie jest w mianowniku, prawda? Czyli ja w zasadzie od razu mogłabym podzielić przez M plus 1 do kwadratu. No na tezę trzeba sobie zerkać, no bo wtedy, prawda, widzieć, że coś do podobnego dążymy, prawda, do podobnej rzeczy. No to dobra, czyli będę miała tak 2P podzielone przez M plus 1 do kwadratu, to się równa B razy H1. Wyszła mi taka pewna zależność, ok? No to teraz przejdźmy do naszego trójkąta AZB, do jego pola. Czyli piszę pole trójkąta AZB. Popatrzmy na rysunek. To jest ten trójkącik AZB. Jaki on ma wzór na pole? No standardowo jest tak. Jedna, druga, razy podstawa, czyli u mnie to jest A, razy wysokość, a w tym trójkącie wysokość to jest H2. No okej, czyli jedna, druga, razy. Więc za A mogę podstawić MB razy, a za H2, widzisz, mogę podstawić MH1.
to się równa. Teraz m razy m pomnożę, czyli będę miała tak 1, 2 m kwadrat razy b razy h1. I teraz widzę, że b razy h1, aha, a ja sobie to wcześniej rozpisałam, czyli mogę to teraz wykorzystać, czyli piszę dalej. 1, 2 m kwadrat razy, i teraz piszę 2p podzielone przez m plus 1 do kwadratu i to się równa. Ta dwójeczka mi się z tą pyk pyk skróciła i zapiszę tylko tak, żeby dodać do licznika, czyli p razy m kwadrat podzielone przez m plus 1 do kwadratu. No mogę zmienić, żeby było tak idealnie, mnożenie jest przemienne, a co to ma za znaczenie, ale niech już będzie. Wykazaliśmy sobie, że pole tego trójkąta naszego AZB wyrażone jest w taki sposób, za pomocą tego stosunku M i za pomocą pola całego naszego trapezu. Zadanie numer 5. W sklepie Masz Szczęście można kupić gumki produkowane przez firmę A i firmę B. No takie zadanie z gumkami, no przecież różne mogą być gumki, no nie? Mogą być gumki do włosów, mogą być gumki do żucia, no mogą być jeszcze inne gumki, prawda? Ja nie powiedziałam jakie, więc sam sobie już możesz zbudować zadanie. I tak, 40% wszystkich gumek pochodzi z firmy A, a reszta z firmy B. Wiemy, że 1% gumek produkowanych w firmie A jest wadliwych, niestety. A wśród gumek firmy B 2% to gumki wadliwe, też niestety. Klient wszedł do sklepu i kupił jedną gumkę. I okazało się, popatrz, że miał szczęście, no nie dziwota, bo taki sklep. I gumka okazała się nie mieć wady. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyprodukował ją zakład A? Czyli ja tutaj będę cały czas zerkała te procenty, bo te procenty są tutaj bardzo ważne w tym zadaniu. Tak, wyobraźcie sobie, że mamy taki sklep i w tym sklepie są produkty, te gumeczki nasze. To są produkty z firmy A albo firmy B. I teraz co się dzieje? Bo takie zadanie z rachunku prawdopodobieństwa jest piękne, cudowne, tylko się trzeba w nie wczuć po prostu. Co się dzieje? Przychodzi sobie klient. Zadania nietypowe staramy się robić na drzewku. Przychodzi sobie klient i teraz tak, on może kupić sobie gumkę, ale nie wiemy z jakiej firmy, no zależy z jakiej firmy lubi, nie? No więc to różnie bywa, w związku z czym może sobie kupić tą gumeczkę i może mu się trafić, a że z firmy A, albo może mu się trafić, że sobie kupi gumkę firmy B. I teraz zobaczmy, bo ten sklep ma tylko te dwie firmy, prawda? Tutaj gumki tych firm. I teraz 40% wszystkich gumek pochodzi z firmy A, czyli jaka jest szansa, że ten klient kupi gumkę z firmy A. 40%, 40 setnych, czyli napiszmy sobie 0,4. No, a pozostałe, prawda, to są z firmy B, czyli wiadomo, że 60%, czyli 0,6. Ok, ale co dalej? Wiemy, że te firmy, jak produkują te gumki, to czasem są te gumki wadliwe. No pewnie byśmy nie chcieli, żeby gumki były wadliwe, ale cóż, no czasem się trafią gumki wadliwe, prawda? W związku z czym ten klient chce kupić tą gumkę. I jak kupi z firmy A, to jakiś tam procent jest tych wadliwych. Jak kupi z firmy B, to też jakiś tam procent jest tych wadliwych. Więc zobaczmy, jaka nam się może trafić. No jak kupi z firmy A, to może mu się trafić gumka dobra, tak? I może mu się trafić gumka wadliwa, no jak ma pecha. Tak samo z firmy B. Może mu się trafić gumka dobra, a może mu się trafić gumka wadliwa, prawda? No jak ma pecha, niestety. No i teraz tak, wadliwa w firmie A, widzimy, 1% gumek wyprodukowanych w firmie A jest wadliwych. 1% nas interesują raczej, byśmy to chcieli na ułamkach, czyli 0,01. Czyli 1% jest wadliwych, prawda? Czyli tych złych. No to ile jest dobrych? Oczywiście 0,99. Czyli mamy 99%, ale my tutaj naprawdę, jak mamy zadanie z prawdopodobieństwa, to na gałęziach opisujemy właśnie ułamki, raczej wolimy, prawda? To albo zwykłe, albo dziesiętne. Niech tak będzie. W firmie B jest inaczej. Troszeczkę więcej jest wad, bo jest aż 2%. Aż albo tylko, no zależy, do czego te gumki mają służyć, nie? Dobra. Czyli 0,02 to są te wadliwe. No a dobre to będzie 0,98. No i klient, popatrz, co on może zrobić. Jemu może się trafić gumka z firmy A dobra, gumka z firmy A wadliwa, gumka z firmy B dobra, albo gumka z firmy B wadliwa. I teraz jest taka bardzo ważna rzecz w tym zadaniu. Klient wszedł do sklepu i kupił jedną gumkę i okazało się, że dobra. Że ona nie ma wady. Czy
Czyli to znaczy, że to jest tak jakby pewniak w naszym zadaniu, prawda? Że ona nie ma wady. I teraz patrzymy, jakie prawdopodobieństwo mamy, jakiego zdarzenia prawdopodobieństwo mamy policzyć. Czyli mamy policzyć prawdopodobieństwo, że wyprodukował ją zakład A. Tutaj będziemy sobie chcieli wprowadzić oczywiście zdarzenia, jakoś nazwać te zdarzenia, żeby nie było kolizji oznaczeń, to może zdarzenia sobie będziemy innymi literkami oznaczać. Niech C to niech będzie nasze zdarzenie, że wyprodukował ją zakład A, czyli piszemy wyprodukował gumkę zakład A, natomiast my mieliśmy taki pewnik w tym zadaniu, że okazało się, że on ma szczęście i gumka jest dobra. Czyli my mamy policzyć prawdopodobieństwo, że wyprodukował gumkę zakład A pod warunkiem, że na pewno ona będzie dobra. Czyli musimy jeszcze zapisać sobie D, może już tutaj było też oznaczenie, to niech będzie E, czyli to będzie, że okazało się, że ona nie ma wad. Czyli gumka, napiszemy sobie gumka dobra. Czyli gumka dobra, a my mamy policzyć prawdopodobieństwo C pod warunkiem E. W zadaniach na poziomie rozszerzonym raczej staramy się szukać tego warunku, to znaczy może być zadanie niewarunkowe na maturze rozszerzonej, ale może być warunkowe, więc musisz to szukać. Ten warunek to jest jakby taki pewnik, który na pewno zachodzi, prawda? To jest podane w treści, że klient wszedł do sklepu i okazało się, że sobie kupił gumkę dobrą. Czyli to jest tak jakby pewne, że on ma być dobrą, a my mamy policzyć prawdopodobieństwo, że wyprodukował tą gumkę zakład A pod warunkiem, że klient kupił dobrą. No i teraz oczywiście będziemy myśleć, jak to zrobić. Przypominamy sobie wzór na prawdopodobieństwo warunkowe. Ja go zapiszę tak, jak oczywiście się go zapisuje. Czyli P od A pod warunkiem B to się równa P od A. Część wspólna z B podzielone przez P od B. Czyli teraz pomyślmy u nas, jak to będzie. P od C pod warunkiem E. To będzie P od. I teraz część wspólna C, część wspólna z E, tak? Podzielone przez P od E. Czyli naszym zadaniem najpierw będzie, ja zaczynam zawsze od tego mianownika, czyli policzyć prawdopodobieństwo, że nasza gumka jest dobra, czyli P od E u nas, czyli prawdopodobieństwo, że nam się trafiła gumka dobra. No to co, gdzie mamy gumkę dobrą? Tutaj mamy gumkę dobrą? No i tutaj też mamy gumkę dobrą, prawda? No i trzeba policzyć to prawdopodobieństwo, wykorzystując oczywiście tutaj metodę drzewka. Czyli idziemy z góry na dół i mnożymy 0,4 razy 0,99, dodać 0,6 razy 0,98. To się równa, dobrze jest sobie wziąć kalkulator, to pomnożyć, czyli 0,4 razy 0,99 i podajemy wynik, to jest 0,396, dodać 0,6 razy 0,98, no i to jest 0,588, dodajmy sobie to i zapiszemy sobie ostatecznie, mamy 0,984. Tyle wynosi to prawdopodobieństwo, że na pewno gumka będzie dobra. Ok, ale nas interesuje to, że on wyprodukował ten po prostu zakład A, tą gumkę, pod warunkiem, że była dobra. Czyli jeszcze potrzebujemy znaleźć prawdopodobieństwo części wspólnej C, część wspólna z E. To się równa. Czyli mnie interesuje to, że ma być ona z zakładu A, patrzymy dobrze na nasze drzewko, ona ma być z zakładu A i ma być konkretnie dobra. Czyli dobra z zakładu A, czyli tylko to z tym mnie, prawda, interesuje, więc tak też mnożę. Czyli zapiszmy 0,4 razy 0,99, to się równa 0, tu miałam już pomnożone 396. No i na końcu musimy zapisać prawdopodobieństwo C pod warunkiem E, to się równa i zapiszmy sobie 0,396 podzielone przez 0,984. Przesuńmy sobie przecinek u góry i na dole o 3 miejsca, mamy 396 podzielone przez 984. No i pasowałoby oczywiście to skrócić, prawda, żeby ten wynik no, był w miarę taki fajny, więc spróbujmy sobie skrócić. 396 skróćmy sobie przez 4, to będziemy mieć 99. I teraz 984 skróćmy sobie też przez 4, mamy 246.
no to widzimy, że jeszcze by nam się dało to spokojnie przez 3 skrócić, czyli mamy tutaj 33, a na dole mamy, podzielimy przez 3, 248 i mamy 82. No więc tutaj już ten wynik możemy zostawić w takiej postaci i mamy 33,82. I takie jest prawdopodobieństwo, że kupimy gumkę, którą wyprodukował zakład A, pod warunkiem, że na pewno nam się trafi dobra, no bo temu klientowi trafiła się dobra. No nie na darmo ten sklep nazwałam Masz Szczęście, no bo warto sobie kupić gumkę, która nie będzie wadliwa. Zadanie numer 6. Oblicz granicę. Granica przy n zmierzającym do nieskończoności i teraz mamy z takiego ułamka. W liczniku mamy 1 plus 1, 2 plus 1, 4 i tak dalej, ale kończy to się na 1 nad 2 do potęgi 1 minus 1. A w mianowniku mamy 1 dodać 1, 4 dodać 1, 16 dodać i tak dalej, ale się kończy na 1 nad 4 do potęgi n minus 1. I mamy wyznaczyć taką granicę. No oczywiście metody liczenia granic to jedno, a druga sprawa to jest to tutaj w tym zadaniu, że licznik trudny, mianownik też trudny. Tyle, że tak, jak zrobimy już licznik, to już mianownik analogiczne rozumowanie. Czyli ja proponuję, zanim w ogóle będziemy myśleć nad granicą, to my przecież nie możemy takiego zostawić, więc zapiszmy sobie 1, dodać 1, 2, dodać 1, 4, dodać kropeczki, dodać 1 nad 2 do potęgi n minus 1. I teraz, co to jest? Musisz się kapnąć po tym, po tych w zasadzie trzech pierwszych wyrazach i jeszcze na, tak naprawdę po tym ostatnim wyrazie, jak on wygląda, że jest to nic innego jak ciąg geometryczny, a konkretnie jego suma. 1, dodać 1, 2, dodać 1, 4 i tak dalej. I na końcu mamy 2 do potęgi n minus 1. Po tym możemy się spokojnie kapnąć, że mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym, więc trzeba będzie wykorzystać wzór na sumę ciągu geometrycznego. Tylko zanim to zrobimy, to ja jeszcze tak zapiszę to, żeby było bardzo podobne. 1 nad, zamiast napisać 1 nad 1, ja napiszę 2 do potęgi zerowej, dodać 1 nad 2 do potęgi pierwszej, dodać 1 nad 2 do potęgi drugiej, dodać kropeczki, 1 nad 2 do potęgi n minus 1. Dlaczego tak zrobiłam? Dlatego, że wiesz, dla mnie jest ważne, ile tych wyrazów jest, bo tam jest dla mnie ta potęga jest istotna, prawda, w tym wzorze. Zatem, jak ja zaczynam od tutaj, mam 2 do zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej, to lecą po kolei, kończy się na n minus 1, czyli myślimy sobie, odtąd dotąd jest wyrazów n minus 1, ale jeszcze ten, czyli okazuje się, ja tutaj zapiszę, że jest n wyrazów tego ciągu geometrycznego. Ile wynosi Q? Myślę, że to widać, nie? Że Q wynosi po prostu 1 druga, bo cały czas możemy razy 1 druga, razy 1 druga, razy 1 druga i tak dalej. Czyli jak to było z tym wzorem? Przypomnijmy sobie wzór. W sytuacji, kiedy Q było różne od jedynki, stosujemy wzór A1 razy 1 minus Q do N tej nad 1 minus Q. No to zastosujmy go. A1 to jest u nas, no teraz już wolę tą wersję, prawda? Czyli 1 razy. Tu tylko po to rozpisałam, żebyś zauważył, że tych składników jest n. Nie zawsze musi być n, może być na przykład n plus 1. Dlatego chciałam to rozpisać, żebyś to zauważył. Dobra? I teraz mamy kreska ułamkowa. 1 minus 1 druga do potęgi, teraz już wiemy, że tych wyrazów jest n, czyli śmiało piszemy do potęgi n tej, podzielone przez 1 minus q, czyli 1 druga. To się równa. To 1 razy nie piszę, czyli będę miała licznik przepisywała, teraz będę, a na dole 1 minus 1 druga to jest 1 druga. Czyli to się równa teraz. Pomnożę przez odwrotność, czyli będę miała tak jakby razy 2, czyli 2 razy. W nawiasie będę miała tutaj kwadratowym 1 minus 1 druga do potęgi n tej. I to jest w nawiasie. I zostawiamy. Na razie tyle. Wiesz, dużo lepsze jest to, niż takie z kropeczkami. No więc, takie samo rozumowanie, ja to od gwiazdeczek może będę tak pisała, takie samo rozumowanie zrobimy w tym kolejnym. Czyli 1 dodać 1 czwarta, dodać 1 szesnasta, dodać 1 nad 4 do potęgi n minus 1. To się równa. Też tak samo zapiszę, żeby już było wszystko widać. 1 nad 4 do zerowej, dodać 1 nad 4 do pierwszej, dodać 1 nad 4 do drugiej, dodać kropeczki, 1 nad 4 do n minus pierwszej. I znowu widzimy, że mamy tych wyrazów n, n wyrazów,
ciągu geometrycznego, z tym, że teraz iloraz wynosi 1/4, prawda? Bo cały czas mnożymy razy 1/4, razy 1/4. A skoro zaczynałam od zera, później jest do potęgi pierwszej, później do potęgi drugiej, do n, czyli tych wyrazów jest n. No i podobnie robimy sobie teraz tym wzorem, czyli a1, to znowu mamy 1 razy. 1 minus q, czyli u nas 1/4 do potęgi n, no bo wiem, że ich jest n, podzielone przez 1 minus 1/4, to się równa. Tą jedynkę znowu mogę pominąć, czyli tutaj przepisuję licznik, a w mianowniku oczywiście mam 3/4. Znowu sobie tak pomnożę przez odwrotność, żeby no nie było tego piętra, no nie? I będę miała 4/3, otwieram nawias kwadratowy, 1 minus 1/4 do potęgi n. Dobra, czyli to, co nam wyszło, będziemy sobie podstawiać w odpowiednie miejsce, jak już przejdziemy do liczenia tej konkretnej granicy. No i tak, przekształciliśmy sobie licznik do takiej postaci, licznik, który tutaj występuje, przekształciliśmy sobie mianownik do takiej postaci, no to teraz zabieramy się za odpowiednie podstawienie, za policzenie tej granicy, czyli limes przy n zmierzającym do nieskończoności, kreska ułamkowa i teraz w liczniku wpisujemy to, czyli 2 razy 1 minus 1/2 do n tej, a w mianowniku wpisujemy to, co nam wyszło, 4/3 razy 1 minus 1/4 do n tej. Ok, i teraz jak się liczy granice, to trzeba zawsze sobie spojrzeć, czy czasem od razu coś nie jest takie łatwe, banalne. Wiesz, tutaj zadanie nie było łatwe, bo trzeba było sobie tutaj rozpisać odpowiednimi wzorami. Ale jak już rozpisaliśmy to, to ta granica wychodzi bardzo trywialna. Dlaczego? Bo przecież 1/2 do n tej zmierza do zera. 1/4 do n tej też zmierza do zera. Dlaczego? No 1/4, później 1/16, jak pomnożymy, później będziemy mieć tą 64. I tak coraz szybciej zmierza do tego zera, dlatego też granicą 1/4 do n tej tego ciągu jest 0. Tak samo granicą 1/2 do n tej też jest 0. I zapisałam to zmierzanie. Dzięki czemu, skoro wiemy, że to zmierza do zera, to popatrzmy. Będziemy mieć 2 razy i w nawiasie 1 minus 0 to jest 1, czyli 2 razy 1 to jest po prostu 2. Ok, a w mianowniku 4/3 razy też będzie 1, czyli to jest 4/3. No tak nie zostawimy, wiadomo, bo jest ułamek piętrowy, trzeba się piętra pozbyć, czyli będziemy mieć 2 razy i przez odwrotność wdążymy 3/4, to się równa. Tu sobie skrócimy przez 2 i mamy wynik 3/2, czy też 1/1/2. Czyli okazuje się, że po bólach, prawda, wynikających z tego, że jednak no troszeczkę musieliśmy się natrudzić, to w konsekwencji samo liczenie granicy było naprawdę proste. I po bólach wyszło nam, że granicą tego naszego dosyć skomplikowanego tak na wygląd ciągu przy n oczywiście uciekającym do nieskończoności jest 1/1/2. Zadanie numer 7. Wyznacz kosinus kąta między ścianami bocznymi ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, jeżeli wiadomo, że krawędź boczna jest 4 razy dłuższa od krawędzi podstawy. Tutaj oczywiście przygotowany mam rysunek tego ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego. W podstawie jest sześciokąt nie byle jaki foremny. Wiemy co w treści? Wiemy, że krawędź podstawy ja sobie zaznaczyłam standardowo A, tu jest, natomiast krawędź boczna zaznaczyłam sobie 4A, bo jest w treści podane, że jest 4 razy dłuższa od krawędzi podstawy. I teraz proszą nas, żebyśmy wyznaczyli kosinus kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi. Bardzo trudna sprawa, to jest po prostu do wyznaczenia kosinus kąta dwuściennego. Młodzież ma z tym problem, ponieważ tak, niektórzy nie widzą, jak ten kąt dwuścienny pomiędzy ścianami bocznymi zaznaczyć. Otóż zapamiętaj sobie, jeżeli masz kąt dwuścienny między ścianami bocznymi, prowadzisz sobie wysokość w jednej ścianie bocznej, czyli wybierzmy sobie ścianę boczną. Ja wezmę tą tutaj z tej strony i tą z tyłu. I teraz prowadzimy sobie wysokość tutaj wychodzącą z tego wierzchołka, prawda? Prowadzimy sobie tą wysokość i prowadzimy sobie wysokość wychodzącą z tego wierzchołka. Też prowadzę tą wysokość tutaj. To są wysokości, bardzo ważna rzecz. I łączymy sobie, dzięki czemu powstanie nam trójkąt. I tam właśnie, w tym trójkącie jest ten kąt alfa. To jest kąt pomiędzy sąsiednimi ścianami bocznymi. Kąt między ścianami bocznymi.
Oczywiście mam tutaj na myśli sąsiednimi ścianami bocznymi, prawda? Pamiętaj, trudny kąt, gdzie prowadzisz wysokość, którą w zasadzie nie wiemy, ile ona wynosi, prawda? Ta nasza wysokość. No zapiszmy sobie może, że to jest x, tylko x, napiszmy sobie, to jest wysokość ściany bocznej, tylko że nie byle jaka. To jest wysokość ściany bocznej, nie byle jaka. Zaraz o tym będziemy mówić. No i teraz popatrz, my musimy ten kosinus alfa wyznaczyć. No na pewno kojarzysz stwierdzenia kosinusów, oczywista sprawa. Tylko najtrudniej dla młodzieży jest ten kąt zaznaczyć, kąt pomiędzy ścianami bocznymi. Trzeba mieć bardzo dobrą wyobraźnię przestrzenną, żeby zauważyć, że to jest ten kąt. Zapamiętaj, jest to kąt pomiędzy odpowiednimi wysokościami w ścianach bocznych. I te wysokości zaznaczyłam literką x. Dobra, ale zauważysz, że ja tutaj przerysowałam ścianę boczną i podstawę. Dlaczego? Dlatego, że chcę przypomnieć Tobie. Zacznijmy może od podstawy. Jak widzisz, w podstawie jest sześciokąt foremny. Mam nadzieję, że tutaj mi w miarę wyszedł ładny ten sześciokąt foremny. I popatrz, który odcinek będzie mi potrzebny w tym sześciokącie foremnym do zaznaczenia, prawda? Który będzie mi potrzebny? Ten odcinek tutaj. I ten odcinek to jest mała literka D, to jest przekątna. Przekątna w sześciokącie foremnym, ale nie byle jaka. Popatrz, ona łączy ten wierzchołek z tym wierzchołkiem, więc spróbujmy na tym moim rysunku sobie to zaznaczyć. To będzie ten odcinek i ja zapiszę, że to jest D. I po to zrobiłam rysunek, żeby było to wszystko lepiej pięknie widać. Popatrz, to moje D, jak ja mogę zapisać, co to będzie? Popatrz, sześciokąt foremny ma to do siebie, że ja go podzieliłam na sześć identycznych trójkątów równobocznych. Tu wszędzie jest AA, wszędzie jest po prostu A. To są wszystko trójkąty równoboczne, więc to D możesz potraktować jako, popatrz, tu jest jedna wysokość w tym trójkącie równobocznym, tak? I tu mamy drugą wysokość z kolei w tym trójkącie równobocznym. Czyli moje D to są tak jakby dwie wysokości, ale w trójkącie równobocznym. Czyli będzie dwa razy, może nie będę pisała tego H, tylko znamy już wszyscy wzór na H, to jest A pierwiastek z 3 nad 2. Czyli po prostu moje D to jest A pierwiastek z 3. Mi się to sprzyda w odpowiednim momencie do twierdzenia kosinusów. Mogę to zanieść oczywiście na ten rysunek, że to jest A pierwiastków z 3. Niektórzy widzą to od razu i nie muszą sobie tej podstawy rysować. Natomiast ja chcąc tłumaczyć, no to muszę narysować tą podstawę, żeby to ładnie zobaczyć, bo rysunki bardzo ważne, wykonywanie estetyczne rysunków. Jeżeli czegoś nie wiemy, prawda, to wykonajmy rysunek, bo on nam pozwoli pewne rzeczy zauważyć. Dobra, teraz widzisz, że mam ściankę boczną. Dlaczego? No bo ja muszę tego x-a poprowadzić, no nie? Mogę to mieć tą ściankę z tyłu, mogę mieć tą ściankę tutaj z boku, z tego boku. Wszystkie ścianki boczne w ostrosłupie prawidłowym, tak jak tutaj mamy, są identyczne. Niech to będzie ta z tyłu ścianka boczna, czyli ja po prostu zaznaczę ten odcinek x i tak jak powiedziałam, jest to wysokość, czyli ja tutaj napiszę x pod kątem prostym wysokość. No dobrze. Ale ta wysokość no nie jest taka fajna, no nie? No bo nie jest taka fajna do policzenia, bo łatwiej by nam było inną wysokość policzyć. No to spokojnie, policzmy najpierw tą inną wysokość i później sobie coś tutaj zapiszemy. Czyli ta wysokość, nie było literki H jeszcze przeze mnie oznaczonej, to niech będzie H. I tą inną wysokość, jak najbardziej pięknie stwierdzenia Pitagorasa policzymy. To jest jedna druga A, czyli piszę H kwadrat dodać 1 druga A do kwadratu równa się 4A i to do kwadratu. Czyli H kwadrat dodać 1 czwarta A kwadrat równa się 16A kwadrat. No to przenosimy sobie może, czyli H kwadrat to się równa 16a kwadrat minus 1 czwarta a kwadrat. Myślę, że dobrze by było wspólny mianownik, prawda, tu zrobić. Czyli będę miała 64 czwarte a kwadrat minus 1 czwarta a kwadrat. Czyli będę miała 63 czwarte a kwadrat. No i teraz sobie super już spierwiastkuję. Czyli będę miała h to się równa. Pierwiastek z 63 mogę zapisać, a mogę rozbić, że to jest 9 razy 7. Pierwiastek za kwadrat to jest a i pierwiastek z czwórki to jest 2. Czyli będę miała 3 pierwiastki z 7a nad
2. I to mi wyszła taka wysokość. No dobra, ale ja bym chciała tą inną wysokość. Mamy tu różne możliwości. Możemy to z trójkątów podobnych zrobić, ale ja bym chciała może inaczej z pól. Wiesz doskonale, że pole trójkąta liczymy zwykłym, normalnym wzorem. Jedna, druga, raz H. Tylko, że jak ja przyjmę, że to jest moje H, to ono spada na A. Czyli ja mogę moje pole tego trójkąta, tej ścianki, rozpisać, że to jest jedna, druga, A razy H. Jasne? Jedna, druga, A razy H. No i pod H mogę podstawić, czyli mam 1, 2, A razy 3 pierwiastki z 7 A nad 2, czyli jak ja to pomnożę, będę miała 3 pierwiastki z 7 A kwadrat podzielone przez 4. Ok, ale teraz bym chciała policzyć jeszcze inaczej pole trójkąta tego samego i porównać pola. Bardzo fajny sposób. Porównywanie pól. Ale jakim wzorem policzę? No tak, żeby x było. A x to jest wysokość też w tym trójkącie, tylko ona teraz spada na ten bok, prawda? Czyli ja teraz napiszę, że pole mojego trójkąta to będzie 1, 2, x razy 4a. Czyli jak tu skrócę, to będę miała 2ax. I teraz wystarczy, że porównam sobie te pola i zapiszę to równanie. Czyli 2ax to się równa 3 pierwiastki z 7 a kwadrat podzielone przez 4. No to podzielę przez 2a i mam x to się równa. 3 pierwiastki z 7 będzie 1 a, prawda? No bo nam się a skróci. 1 i podzielone będzie przez 8. I taki wyszedł mi ten x-ik. On mi jest bardzo potrzebny. Ja go mogę w zasadzie już tutaj nanieść na rysunek. 3 pierwiastki z 7 a nad 8. No nie za ładne jest, ale co to poradzić? No nic nie poradzimy. I ostatnią rzeczą, którą tu będziemy robić, stosować twierdzenie kosinusów. Twierdzenie kosinusów, oczywiście dla tego naszego trójkąta, który tutaj widzimy, który sobie zamaluję na czerwono. Można sobie ten trójkącik oczywiście przerysować obok, ale ja już nie widzę takiej potrzeby. Stosujemy twierdzenie kosinusów, czyli bierzemy sobie bok, który leży naprzeciwko, czyli u mnie to będzie a pierwiastek z 3 i to do kwadratu, to się równa. Ten x-ik mój, czyli 3 pierwiastek z 7 a nad 8 do kwadratu, dodać ten drugi x-ik, czyli dokładnie to samo robimy, do kwadratu, odjąć 2 razy i będę miała znowu x razy x, czyli znowu zrobię tak samo, 3 pierwiastek z 7 a nad 8 do kwadratu i razy kosinus alfa, razy kosinus alfa i dzięki temu zobaczycie, że ten kosinus alfa wyliczymy. No to dobra, to tutaj liczymy, czy będę miała tak 3a kwadrat, to się równa. Tu jak podniosę, to będę miała 9 razy 7, czyli 63a kwadrat nad 64. Dodać 63a kwadrat nad 64. Odjąć, a tu będę miała z kolei 2 razy 63a kwadrat nad 64 razy kosinus alfa. No to co zrobić? No to tutaj mogę skrócić, czyli tu będę miała 32. Teraz jak ja to dodam, to będę miała tak 3a kwadrat, to się równa. I będę miała 126a kwadrat nad 64 minus 63a kwadrat nad 32 kosinus alfa. No to co zrobimy sobie? No na pewno sobie skrócimy, nie? 64, 126 skrócimy przez 2, to będę miała, tu będę miała 32, a tu będę miała 63. No i teraz przerzucę, to przerzucę na tą stronę, czyli będę miała 63a kwadrat podzielone przez 32 i to jest kosinus alfa, to się równa 63/32a kwadrat minus 3a kwadrat będę miała, prawda? Jak przerzucę. No to zapiszmy sobie teraz już ten wynik w innej postaci, to znaczy tutaj pasowałoby nam zrobić wspólny mianownik. Ja to będę pisała tutaj 63/32a kwadrat kosinus alfa, to się równa. I teraz tak, tutaj jak rozszerzę sobie przez 32, to będę miała tutaj, jak pomnożę, 96, czyli ja od razu może odejmę, czyli będzie minus 33 nad 32a kwadrat. Widzimy, że a kwadrat i a kwadrat po jednej stronie jest, mogę sobie skrócić. Widzimy, że tu jest 32 w mianowniku, tu też 32 mogę skrócić. Czyli w zasadzie wychodzi mi, że 63 kosinus alfa to jest minus 33. Dzielę przez 63 i mam, że kosinus alfa to jest minus 33, 63, czyli jeszcze skrócę przez 3, czyli mam minus 11 dwudziestych pierwszych. I to jest kosinus naszego kąta alfa. Nie dziwimy się, że jest ujemny, bo
Na wygląd jest to trójkąt rozwartokątny, a jeżeli kąt jest rozwarty, to jego kosinus jest ujemny. Zadanie numer 8. Puszka ma kształt walca o objętości 2,5 cm². Zadanie z życia wzięte puszki. Chociażby puszka na konserwy jakaś w kształcie walca, może być puszka na piwo w kształcie walca. Słuchajcie, no czasem przed maturą można sobie odkazić troszeczkę energii, ale nie za dużo. Wyznacz promień podstawy i wysokość puszki, aby pole jej powierzchni całkowitej było najmniejsze. Oblicz to najmniejsze pole. Dobra, czyli tak, po pierwsze, zrobić sobie rysunek. Na rysunku trzeba wprowadzić oczywiście oznaczenia. No w walcu nie mamy wiele kombinacji, bo to jest bardzo łatwa bryła. Promień podstawy R, wysokość H. I teraz tak, zaczynamy zawsze tego typu. Zadanie jest to zadanie optymalizacyjne ze względu na to, że mamy znaleźć po prostu to najmniejsze możliwe pole, a tak wyznaczyć wymiary, czyli R i H, żeby to pole całkowite było najmniejsze. Czyli po prostu zadanie optymalizacyjne. No więc, od czego zaczynamy? Zaczynamy zawsze od tego, co mamy dane. No to po coś nam dali tą objętość, no nie? No pierwsze po to, żeby wykorzystać wzór. Czyli wzór na objętość walca to jest pi r kwadrat razy h. No to podstawmy sobie za objętość 2pi, czyli 2pi to się równa pi r kwadrat razy h. Podzielimy sobie najpierw przez pi, żeby nam to nie przeszkadzało, czyli mam 2, to się równa r kwadrat h. I pamiętaj, że w zadaniu optymalizacyjnym jest tak, że najpierw masz więcej niewiadomych, ale później musisz się pozbyć części niewiadomych. Ja mam tutaj dwie niewiadome. Jednej niewiadomej chciałabym się pozbyć, czyli jednym słowem chodzi mi o to, żebym jedną wyraziła za pomocą drugiej. Tylko co? Łatwiej mi R jest wyznaczyć z tego, czy H? Zdecydowanie H. Jak podzielę obustronnie przez R kwadrat, to mi wyjdzie, że 2 podzielone przez R kwadrat to jest moje H. I wyszła mi taka zależność funkcyjna na wysokość. To jest zależność od promienia. Dlaczego? Bo była podana objętość. Dobra. W zadaniu optymalizacyjnym kluczowe, szczególnie w zadaniach z życia wziętych, ale w ogóle, trzeba przemyśleć założenia. Czyli kiedy taki walec w ogóle będzie istniał? Oczywiście będzie on istniał, jeżeli R jest większe od zera, no i jeżeli H jest większe od zera. I teraz popatrzmy. R większe od zera, to znaczy, że R należy od zera do plus nieskończoności. Natomiast tak, H wyrażone jest w taki sposób. To jak R jest większe od zera, to jak ja za H podstawię 2 nad R kwadrat, zapiszę większe od zera, czy to mi coś wnosi do zadania? W tym wypadku nic kompletnie. Dlaczego? Bo R jak jest dodatnie, to R kwadrat też jest dodatnie. Czyli 2 nad coś dodatniego, to jest oczywiście dodatnie. Czyli okazuje się, że to jest naszym ostatecznym założeniem. Czyli nasze R może się tak poruszać, że może to być liczba od zera aż do plus nieskończoności. Dobra, to teraz przechodzimy do tego, co mamy minimalizować, prawda? Szukać minimum. Pola całkowitego. No to przypomnijmy sobie wzór na pole całkowite. To jest taki. 2pi r kwadrat, bo są dwie podstawy, plus 2pi r h. W tablicach jest troszeczkę inaczej zapisane, bo jest wyciągnięte 2pi r przed nawias. Nie ma to kompletnie znaczenia. No i teraz co? Ja pod h już mogę podstawić to, co tutaj mam, ale wtedy pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z taką funkcją, funkcją pola uzależnioną od promienia. Czyli mamy 2pi r kwadrat, dodać 2pi r razy h, a moje h to jest 2 nad r kwadrat. To się równa 2pi r kwadrat. I teraz tutaj bym sobie to r z tym chociaż skróciła i tu pomnożę, czyli będę miała dodać 4pi podzielone przez r. I to jest taka funkcja zmiennej r, dla której, dla tej funkcji szukamy tego minimum, prawda? Czyli trzeba tak dobrać te wymiary tego walca, aby pole powierzchni całkowitej było najmniejsze z możliwych. Do tego będzie nam służył oczywiście rachunek pochodny, prawda? Analiza matematyczna. I tylko zastanówmy się, czy z takiej już liczymy pochodną, czy sobie jeszcze zrobimy wspólny mianownik. Nie ma to kompletnie znaczenia. Myślę, że już od razu z tego policzymy pochodną, czyli P' C od R. To się równa. Pochodna z tego to tak to było. Tak jakby naszym x-em jest to r, czyli ta dwójka idzie do przodu, czyli będę miała 4pi r. I teraz jak pamiętasz, był taki wzór na pochodną, jest on w tablicach, na pochodną ja zapiszę tobie a nad x pochodna. Jaki to był wzór? To było minus a nad x kwadrat. I można to skorzystać z tego, po prostu jest wtedy szybciej, prawda? Czyli u mnie to będzie minus 4pi nad r kwadrat. No bo moim x-em w tym zadaniu jest po prostu r. No i teraz
mogłabym w sumie zrobić wspólny mianownik, czyli będę miała r kwadrat i tu będę miała 4 pi r do trzeciej minus 4 pi. Tyle mi wyszła pochodna. No to teraz lecimy. Warunek konieczny. Żeby istniało minimum, prawda, lokalne, to musi być spełniony warunek konieczny, że pochodna w tym wypadku tej funkcji musi wynosić 0. No to przerównuję. 4 pi r do trzeciej minus 4 pi nad r kwadrat równa się 0. Kiedy z tego wyjdzie 0? No tylko wtedy, kiedy w liczniku będzie 0, czyli 4 pi r do trzeciej minus 4 pi równa się 0. Przenosimy 4 pi r do trzeciej równa się 4 pi. Dzielimy w końcu przez to 4 pi, żeby nie trzeba było tak przepisywać, nie? Czyli r do trzeciej to jest 1, pierwiastkuję trzecim stopniem, wychodzi mi r równe 1. I to jest dopiero miejsce, to jest dopiero R takie podejrzane o ekstremum. No to warunek wystarczający. W warunku wystarczającym pamiętaj, że musisz zbadać znak pochodnej. Czyli zastanowić się, pochodna, kiedy twoja jest dodatnia, kiedy ujemna. Ja tylko zapisuję ten... tą sytuację z pochodną dodatnią, no bo ujemna będzie w pozostałych sytuacjach, no nie? Czyli ja w zasadzie tutaj układam sobie, może wyciągnę 4 pi przed nawias i będę miała r do trzeciej minus 1 podzielone przez r kwadrat i to jest dodatnie. I oczywiście ja tu mogę pomnożyć przez mianownik, prawda? Bo mianownik mi tutaj, on jest dodatni, ten mianownik, więc mogę mnożyć, a mogę też to zapisywać w postaci iloczynowej r kwadrat razy 4 pi r do trzeciej minus 1 i to ma być większe od 0. Widzimy, że to jest teraz nierówność wielomianowa, a do nierówności wielomianowej są potrzebne nam miejsca zerowe. Tu wiemy jakie, no bo jedynka musi być. A jak pomnożyłeś to przez r kwadrat, to nie masz tej tutaj części. Jest oczywiście wszystko super dobrze. A jak zostawiłeś tak jak ja, czyli zapisałeś, skorzystałeś z własności takiej, że jeżeli iloraz jest dodatni, to iloczyn też jest dodatni, no to ja tutaj jeszcze zaznaczę na mojej tutaj osi liczbowej, że r równe 0 może być, prawda? I teraz rysuję węszek. Lecimy sobie z góry, no bo przy najwyższej potędze tego r mamy plusy. Nie ma tutaj w przypadku jedynki żadnego odbicia. W przypadku zera, że jest kwadrat, to się odbije. Czyli tu mamy minusy, minusy, tu mamy plusy. Ale uwaga, na to, jeżeli robimy tym sposobem, i tak czy siak musimy na nic założenie. Czyli ja patrzę tylko na te ery, które się mieszczą od zera, aż do nieskończoności. Tylko ten mnie interesuje, ta część tego mojego wężyka. Dlatego niektórzy, jak pominęli to r kwadrat, to i tak to nic się nie stało, prawda? I tak nie jest źle, dlatego że ta część i tak mnie nie interesuje. Jak to zrobimy, nie ma znaczenia. To wszystko zależy, jak tam szkoła, żeście się uczyli. Nie ma to kompletnie znaczenia. Dobra, czyli popatrz, w tym miejscu mamy coś lokalnego, maksimum czy minimum. Ja uczę na buźkach. Z buźki wesołej zrobiła się buźka smutna, czyli to oznacza, że tu jest minimum lokalne. Można oczywiście jeszcze precyzyjnie zapisać, prawda, że nasza pochodna, żeby już tak się nikt nie doczepił, jest większa od zera dla r należącego od 1 do plus nieskończoności. A z kolei pochodna jest mniejsza od zera dla r należącego od 0 do 1, prawda? I wtedy już wszystko idealnie, pięknie widać, bo niektórzy z tymi buźkami nie umieją, tylko właśnie patrzą sobie na znak. Jak z minusa się zrobi plus, no to jest minimum lokalne. Wszystko pięknie. Już r mamy policzone, dla którego to minimum lokalne jest, tylko że musimy sprawdzić jeszcze, czy nasze minimum lokalne stanie się wartością najmniejszą, czyli minimum globalnym. No jak to zrobić? Policzyć sobie limę z granicy przy r zmierzającym. Najpierw weźmiemy sobie tutaj, zawsze patrzymy na założenie, do zera z plusikiem, czyli ciut więcej niż 0 i bierzemy pod uwagę nasze pole powierzchni całkowitej, nie? Czyli przepisuję sobie to pole 2 pi r kwadrat plus 4 pi podzielone przez r. I teraz uwaga, jak za r podstawię 0, to mi ucieka do zera. Jak r moje dąży do zera, prawda, z plusem, to mi dąży do plus nieskończoności. Czyli ta granica to jest plus nieskończoność. Czyli na pewno to, co nam wyjdzie, prawda, będzie mniejsze od tej plus nieskończoności. Dobra, i limes przy r zmierzającym teraz do plus nieskończoności. I tutaj z tego samego musimy sobie podstawić. Tutaj. Tak? I teraz, jak r ucieka w nieskończoność, to z kolei teraz ten człon ucieka w plus nieskończoność, a ten z kolei człon ucieka do zera. Tak czy siak, to jest plus nieskończoność.
No i teraz jak policzyliśmy te granice, to jesteśmy pewni, że dla R równego 1 nasze minimum lokalne staje się minimum globalne. I to zapiszmy, czyli dla R równego 1 minimum lokalne jest minimum globalnym, a minimum globalnym, czyli wartością najmniejszą wtedy, prawda? Tak się dzieje. No i naszym zadaniem jeszcze będzie, to nie koniec, bo to mamy już taki komentarz bardzo ważny, ale jeszcze nie koniec, mieliśmy wyznaczyć H. No to H bardzo prosto, czyli H to się równa 2 podzielone przez R do kwadratu, czyli u mnie przez 1, czyli to jest po prostu 2, tak? Jednostki, wiadomo, tutaj są centymetry, więc trzeba będzie zapisać. Wszystko w porządku, ale jeszcze ja prosiłam o to pole powierzchni całkowitej najmniejsze. Czyli zapiszmy, pole całkowite to nasze minimalne, jest dla R równego 1, powiedzieliśmy, czyli wystarczy, że ja tutaj do tej funkcji pola podstawię za R1, czyli będę miała tak 2pi razy 1, czyli 2pi, dodać 4pi nad 1, czyli 4pi, czyli to jest po prostu 6pi, no i jednostkę piszemy centymetry kwadratowe, czyli najmniejsza możliwa powierzchnia całkowita tego naszego walca w tym zadaniu to jest 6pi centymetrów kwadratowych, a jego wymiary to promień 1 cm, wysokości 1 cm. I to już w odpowiedzi takiej ostatecznej myślę, żebyś sobie poradził i sam zapisał. Na to spotkanie przygotowałam 8 takich moich pewniaków, takich moich 8 killerów do przeanalizowania. Mam nadzieję, że każda forma powtórki jest dla Was dobra. Życzę Wam, żeby Wam się zadania podobne trafiły oczywiście, ale przede wszystkim życzę tego spokoju przed maturą, prawda? Matura rozszerzona jest bardzo trudna i wierzę w to, że wielu Wam zależy na tym, żeby ten wynik wykręcić jak najlepszy. Wszystko pięknie, ładnie. Można być świetnym z matematyki. Można być, a może nas zjeść stres. Dlatego ja myślę o tym, że trzeba będzie troszkę przed tą maturą faktyczną się odprężyć, przynajmniej 1-2 dni, tak wyluzować, odpocząć, bo ten stres działa mobilizująco, ale nieraz jest tak, że ten stres działa też destrukcyjnie na nas, więc musimy postarać się opanować ten stres. Wiesz, ile się nauczyłeś, jeżeli się uczyłeś ze mną, czy z kimkolwiek innym, ale jeżeli się uczyłeś ze mną, no to ja szczególnie do tych osób mówię, prawda? Życzę Ci wielkiego sukcesu na tej maturze rozszerzonej, ale przede wszystkim życzę Ci tej otwartości umysłu, tego, żeby Cię właśnie ten stres nie zjadł, bo to, co umiesz, żebyś po prostu wykorzystał. Jeżeli to, co umiesz, wykorzystasz, będziesz z siebie dumny, ja będę z Ciebie dumna i mam nadzieję, że Twoje marzenia z przyszłością, z dostaniem się na studia, po prostu z tym, żeby podtrzymać się na duchu, wiecie, zdanie matury na super poziomie, to jest świetny wynik, ja jestem dumna z tego, prawda, że to jest mój wynik, wykręciłam taki wynik, to jest wielka duma dla samego z nas, każdy z nas jest w jakimś stopniu człowiekiem ambitnym. No i chcemy pokazać, na co nas stać. I właśnie pokażcie to. Bardzo Was o to proszę. Dziękuję Wam za ten cały okres nauki ze mną. Mam nadzieję, że ten okres był bardzo owocny i że Wy dzięki temu po prostu zdacie maturę. Bardzo bym tego chciała i piszcie mi w komentarzach, jak Wam poszło, czy poradziliście sobie, czy moje filmiki Wam pomogły, bo to jest dla mnie budujące. Polecajcie mnie innym swoim znajomym, być może młodszym, którzy jeszcze tej matury nie mają, bo chciałabym, żeby bardzo dużo osób uczyło się ze mną, bo wiem, i Wy to też już wiecie, że potrafię nauczyć matematyki i potrafię młodzież zachęcić do tej nauki matematyki. Oczywiście pod warunkiem, że każdy z Was odczuwa taką potrzebę i ma tą chęć, to ja potrafię jeszcze bardziej zmotywować i zachęcić. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Będę trzymała mocno kciuki za Was, żebyście po prostu napisali tą maturę najlepiej, jak jest to możliwe. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia i serdecznie wszystkich pozdrawiam i za wszystko dziękuję, za te piękne komentarze, za te piękne wiadomości e-maile, czy wiadomości na prywatny tutaj Messenger. Za wszystko Wam dziękuję bardzo i życzę połamania pióra na faktycznej maturze z matematyki.